Zagwarantowanie odpowiedniego ciśnienia w instalacji wody użytkowej jest niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale również komfortu użytkowania. Czy wiecie, że utrzymanie wysokiego ciśnienia w punkcie poboru wody może skutkować nadmiernym zużyciem na poziomie nawet 10% w ciągu doby? W trosce o środowisko naturalne oraz ze względów ekonomicznych warto w instalacji zamontować regulator ciśnienia wody. Regulator nie tylko zabezpieczy instalację, ale również pozwoli ustawić optymalne ciśnienie wody. Firma Calefi od kilkudziesięciu lat dostarcza na całym świecie tego typu elementy, a jednym z nich jest seria 5351, o której chciałbym dziś opowiedzieć. Korpus zaworu wykonany jest z mosiądzu. Regulator został wyposażony w złączki przyłączeniowe, co przyspiesza proces montażu. W części wlotowej znajduje się wkład filtracyjny zamontowany w przeźroczystej obudowie. Takie rozwiązanie pozwala na sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtra bez konieczności jego demontażu. W tej serii produktu wszystkie elementy odpowiedzialne za pracę regulatora zostały zlokalizowane w wymiennym wkładzie. Wymienny wkład zawiera pokrętło regulacyjne z widoczną nastawą. Nastawa widoczna jest po obu stronach wkładu, co ułatwia montaż. Elementy regulacyjne, które wykonane są ze stali nierdzewnej, mosiądzu oraz polimeru, który zabezpieczony jest przed osadzaniem się zanieczyszczeń. Membranę, która pozwala na szybką reakcję na zmianę ciśnienia w sieci wodociągowej oraz sprężynę ze stali nierdzewnej. W korpusie zaworu znajduje się miejsce dla montażu manometru pozwalającego na kontrolę ciśnienia. Regulator wody z serii 5351 dzięki specjalnej konstrukcji jest odporny na zmianę ciśnienia wlotowego. Ustawiona wartość ciśnienia jest zawsze utrzymywana na takim samym poziomie. Zasada działania regulatora ciśnienia wody opiera się na równoważeniu dwóch sił. Siły wywieranej przez sprężynę oraz siłę wody działającej na membranę. Po otwarciu punktu czerpalnego za urządzeniem następuje spadek ciśnienia pod membraną. Siła wywierana przez sprężynę jest większa od tej, którą wywołuje woda działająca na membranę. Sprężyna powoduje przesunięcie elementu regulacyjnego w dół, a co za tym idzie przepływ wody. Czym większy pobór wody, tym większy stopień otwarcia elementu regulacyjnego. W przypadku braku poboru wody ciśnienie pod membraną wzrasta do momentu uzyskania wartości ustawionej, co powoduje zamknięcie elementu regulacyjnego. Regulator ciśnienia wody może być montowany w poziomie albo w pionie. Zabroniony jest natomiast montaż do góry nogami. Mogłoby to spowodować osadzanie się zanieczyszczeń, a w konsekwencji jego nieprawidłowe działanie. Na potrzeby prac serwisowych, przed i za urządzeniem, warto zamontować zawory odcinające. Wartość ciśnienia wody w zakresie od 1 do 6 barów można ustawić przed zamontowaniem urządzenia w instalacji. Regulator 5351 to jeden z kilku serii produktów, jakie posiadamy w swoim katalogu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak prawidłowo dobierać takie zawory do instalacji oraz jakie są podstawowe błędy podczas ich montażu, to zapraszam na jedno ze szkoleń, które prowadzę dla instalatorów w siedzibie firmy Calefi w Krakowie. Do zobaczenia!